Dzień dobry wszystkim, Dzień dobry. bardzo nam miło, że jesteście z nami. Narodowa Agencja Programu Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach cyklu Kto nas inspiruje zaprasza wyjątkowe osoby. Dziś naszym gościem jest profesor Marcin Świtoniak, człowiek, który lubi poszukiwać i odkrywać, nawet jeżeli te poszukiwania mają mieć miejsce na krańcu świata. Naukowiec, geograf, gleboznawca związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pełni funkcję prodziekana do spraw studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, jakie jest takie najdalsze miejsce na świecie, które Pan odwiedził? No, tutaj by trzeba było pomyśleć, o jakiej odległości myślimy. Czy to jest odległość fizyczna? Czy to jest taka odległość, którą można było mierzyć pewnym jakimś takim kontrastowością tego miejsca, do którego się jedzie, jakąś egzotyką tego miejsca. Wydawać by się mogło, że takim krańcem świata pod względem też odległości była dla mnie Arktyka, Spitsbergen konkretnie, natomiast okazuje się, że właśnie pod względem fizycznym to on jest całkiem, można powiedzieć, blisko, bo to jest raptem kilka tysięcy kilometrów stąd, z Torunia, z którego w tej chwili do Państwa mówię. Natomiast na najdalej, no to na antypodach udało mi się być przez kilka dni w Nowej Zelandii. To jest aż około 17 tysięcy kilometrów, czyli no kilkukrotnie dalej niż ta Arktyka, ale pod względem takiej odległości fizycznej i jednocześnie takiej egzotyki ludzi, których tam spotkałem, no to chyba jednak było Vanuatu. To jest takie miasto na archipelagu wysp na Oceanie Spokojnym i to zdecydowanie mi się wydaje najbardziej odległe miejsce pod względem takim i kulturowym i jednocześnie fizycznym, bo to jest około 16 tysięcy kilometrów stąd. I skoro już wspomniał Pan o tym miejscu, to ja jeszcze dodam, że napisał Pan o tym miejscu, że to takie miasto ludzi szczęśliwych. Tak, generalnie co roku są robione takie rankingi, gdzie określa się szczęście ludzi. I okazuje się, że to szczęście nie jest bezpośrednio w żaden sposób skorelowane, nie wiem, z zamożnością społeczeństw poszczególnych, tylko no, jest wypadkową wielu różnych innych elementów. Właśnie wtedy, kiedy ja tam byłem, to było gdzieś koło roku 2000, nie chcę teraz skłamać, 10 bodajże, to rok wcześniej w takim rankingu międzynarodowym właśnie mieszkańcy Vanuatu sami siebie zdiagnozowali jako najszczęśliwszy naród na Ziemi. Mimo że mają dużo więcej problemów takich z takim funkcjonowaniem codziennym, mogłoby się zdawać, niż my mamy. I faktycznie to się potwierdza. Jeżdżąc po całym świecie, gdzieś często widzę, że ten poziom szczęścia wcale nie jest zależny od tego, ile mamy, ile posiadamy. Nie zapomnę, kiedyś właśnie jadąc przez taki las równikowy, wilgotny, no straszne takie warunki, ciężkie do życia, w Gabonie przejeżdżaliśmy właśnie przez takie wioski, oddalone bardzo od jakiejś cywilizacji. I właśnie jeden z takich kolegów, który pochodził właśnie z Gabonu, powiedział mi: zobacz Marcin, zobacz nasze dzieci, one są wiecznie uśmiechnięte. I faktycznie te dzieciaki tam biegały takie uśmiechnięte. Mówi: jak przyjeżdżam do was, to wasze dzieci tak często się nie uśmiechają. I to dało mi dużo do myślenia i często to powtarzam mojej córce, która ma teraz kilka lat właśnie i no, ma już różne swoje problemy, że to szczęście nie jest z tym związane. Faktycznie, Vanuatu wtedy było. W tej chwili już głównie Skandynawowie są na topie, jeżeli chodzi o tego typu rankingi, ale warto o tym pomyśleć czasami. A panie profesorze, kiedy pan czuje szczęście w swojej pracy zawodowej tak najbardziej? Czy na przykład są to takie momenty, kiedy odbiera się tytuł edu-inspirator w kategorii szkolnictwo wyższe? Można wtedy mówić o szczęściu? Tak, ja akurat dowiedziałem się o tym, śledziłem galę tutaj internetową, bo to było w okresie tego takiego pandemicznego zamknięcia, lockdownu, więc nie mogłem uczestniczyć w tej gali bezpośrednio. Oglądałem to tutaj z tego miejsca, w którym siedzę, akurat nawet z kolegą robiliśmy przygotowaliśmy jakiś projekt taki wydziałowy. No i tak kątem oka słuchałem, co tu, nie wierzyłem w to, że akurat ten tytuł może zostać mi przypisany, ale jak usłyszałem, to zacząłem tak trochę krzyczeć i się cieszyć, bo chociaż nie ma to bezpośredniego przełożenia jakoś na jakieś, jakby to powiedzieć, korzyści tutaj u mnie w pracy,
takie, nazwijmy to, materialne, no to jednak jest to ogromna przyjemność, że no, tak ważna instytucja kreująca i umożliwiająca różne projekty międzynarodowe, no doceniła ten mój wkład, czy zespołu, w którym ja tak naprawdę pracuję, w te działania. Tak, to była ogromna radość i w takich momentach można powiedzieć, że człowiek przez kilka dni chodzi na bardzo pozytywnej adrenalinie. I lata jak na skrzydłach. Ta nagroda została przyznana między innymi za stworzenie zestawu narzędzi dydaktycznych. Jakich narzędzi i czemu one mają służyć i komu? Ja akurat jestem w takim szczęśliwym położeniu, że znalazłem sobie pod względem dydaktycznym i naukowym taką niszę, która jest mocno niezagospodarowana. To znaczy gleboznawstwo samo w sobie kojarzy się w ogóle chyba z taką agrotechniką, z rolnictwem, z takimi działaniami czysto technicznymi. Natomiast tak naprawdę znaczna część gleboznawców to są przyrodnicy, którzy uczą się czytania z profilu glebowego różnych procesów, które zachodziły w przeszłości i oddziaływały na to środowisko, różnych interakcji środowiskowych. Uczą też się, jak przewidywać dalsze jakieś zmiany, które w tym środowisku mogą zachodzić. I tu się okazuje, że pod tym kątem nie tylko dotyczy to Polski, ale w ogóle na całym świecie, brakuje takich fajnych, jakichś prostych narzędzi, które umożliwiałyby pomoc w takiej interpretacji osobom, które dopiero wchodzą w ten świat. Zachęcić takich młodych ludzi, jakichś właśnie studentów, czy nawet na etapie już szkoły średniej, do tego, aby się tym zainteresowali. No i razem z profesorem Harzyńskim, ode mnie właśnie z katedry, z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK, udało nam się stworzyć taki międzynarodowy zespół, on się rozrastał, bo tak, że on z latami się robił coraz większy. Na początku to było tylko kilka krajów, na przykład kraje nadbałtyckie i Węgry, potem jeszcze doszły Czechy, Słowacja, Słowenia. W tej chwili no, ten zespół ludzi w ogóle zaczyna się rozrastać. Jeszcze mamy ludzi z Włoch, z Hiszpanii. I najpierw tworzyliśmy, to były tak naprawdę podręczniki, czy też takie monografie o charakterze takim albumowym, które mogły służyć na zajęciach dydaktycznych jako taka baza danych ogólnie dostępnych odnośnie właśnie konkretnych profili glebowych, ich interpretacji, ale w taki sposób podany, taki dosyć prosty, taki łatwy i jednocześnie interesujący, żeby mogło to zainteresować studentów i młodych naukowców. No i okazało się, że stworzyliśmy coś, co było w ogóle pierwsze na świecie. Raptem te podręczniki, ten cykl tych podręczników rozszedł się w takim wirtualnym tego słowa znaczeniu, ponieważ my to wszystko publikujemy na stronach internetowych, takich repozytoriach, gdzie jest to do ściągnięcia całkowicie za darmo, w kilku tysiącach egzemplarzy wśród właśnie dydaktyków na całym świecie. I potem raptem okazuje się, że któryś z naszych kolegów gdzieś tam jedzie na przykład do Brazylii na jakąś wymianę międzynarodową i tam z tych naszych podręczników studenci są uczeni, gdzieś jedziemy do jakiegoś innego kraju, ta sama sytuacja, no sam ten fakt już tak nam dodał, można powiedzieć, energii do tych naszych dalszych działań, że postanowiliśmy stworzyć dalej taką internetową bazę danych w formie portalu. Czyli poszliście za ciosem. Zobaczyliście, że to jest bardzo nowatorskie i bardzo potrzebne. Okazało się, że brakowało tego nie tylko nam tutaj, w naszym najpierw powiedzmy rynku takim krajowym, potem regionalnym, jeżeli chodzi o Europę Centralną, a potem się okazało, że na całym świecie tego brakuje, że jest cała masa takich ciężkich opracowań, ciężkich pod względem naukowym, trudnych, zaawansowanych, stosujących już tylko jakieś tam metody, interpretacje tych metod takich dla osób, które już muszą się znać mocno na tym, a brakuje takich właśnie podstawowych rzeczy, łączących gdzieś takie czyste popularyzatorstwo z taką podstawową, powiedzmy, wiedzą naukową. I poszliśmy właśnie za ciosem, stworzyliśmy taki portal internetowy, a teraz tworzymy aplikację, którą będzie można zainstalować sobie na urządzeniach mobilnych, typu właśnie jakiś tam smartfon, albo po prostu korzystać z takiej aplikacji webowej, gdzie będzie można dyskutować i uczyć się od osób, które się dobrze na tym właśnie już znają, na temat interpretacji różnych cech profili glebowych. Tam w tej aplikacji będzie można też zdobywać różne punkty w różnych kategoriach po to, żeby powiedzmy zwiększyć atrakcyjność
tych działań, aby przyciągnąć jeszcze bardziej tych potencjalnych uczestników, no to połączyliśmy to z takimi elementami jakiejś tam grywalności, powiedzmy, jakieś takie odznaki będzie można zdobywać, tego typu rzeczy. Mogłoby się wydawać, że to jest bardziej dla dzieci, ale tak nie jest. Ja sam po sobie widzę, że mnie z wielu moich rówieśników wciągają jakieś takie rzeczy typu, nie wiem, jak na Google Maps można wrzucać dodatkowe informacje i zdobywać za to jakieś, nie wiem, punkty, odznaki, tego typu rzeczy. Ludzie bardzo, bardzo lubią tego typu interakcje i zwiększa ta atrakcyjność. Chcieliśmy to też zastosować właśnie w takim świecie naukowo-dydaktycznym. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale widać, że jest duże zainteresowanie. I za to, przede wszystkim za to była ta nagroda. Wspomniał Pan o tym, że nie przynosi ona jakichś takich korzyści materialnych, ale na pewno to jest taka nagroda, która jest w tym świecie no jakimś tak, jakąś taką marką, prawda? I warto ją po prostu mieć też na swoim koncie. Zdecydowanie. Jest to coś, co akurat, znaczy to zostało docenione nawet tutaj od władz rektorskich. Otrzymałem pismo gratulacyjne. Wiem, że wiele osób gdzieś tam zauważyło to, nawet takie, które nie są związane z FRSE i z tego typu projektami. Dzięki temu też wiele osób zaczęło się tym interesować. Skąd to się wzięło, a co to tak naprawdę jest? I wydaje mi się, że ta siła oddziaływania w tym momencie takich osób jak ja, które gdzieś tu zostały docenione, jeszcze bardziej się zwiększa przez takie tego typu nagrody. Także. A gdyby ktoś z Pana kolegów, naukowców, zajmujących się zupełnie czymś innym, zapytał, dlaczego warto się zgłosić do takiego konkursu, to co by Pan odpowiedział? Ja myślę, że przede wszystkim warto starać się rozwijać jakieś alternatywne metody docierania do ludzi. Oczywiście, żeby to móc zrobić, to niestety, ale w takie standardowe formy zdobywania środków gdzieś tutaj na uczelni na przykład mogą nie zadziałać, dlatego trzeba szukać takich miejsc jak FRSE, które jest w stanie dostrzec tą innowacyjność, tą inność tych pomysłów, tą nowatorskość i dopiero w konsekwencji tego typu działań wieloletnich, rozwijania jakichś efektów tego takich aktywności, no wtedy warto spróbować złożyć aplikację odnośnie takiego konkursu czy jakiegoś innego. Wydaje mi się, że to też jest bardzo istotne. Ja w ogóle, ja szczerze mówiąc, sam nie wpadłem na to, żeby w ogóle się zgłosić do tego konkursu. Nie, tutaj bardzo duże podziękowania dla osób, które z rektoratu wspierają nas pod względem takim administracyjnym i technicznym w naszych projektach, bo to one zauważyły, że słuchaj Marcin, to już jest taki moment, że warto naprawdę, że to już jest coś, że to w jakiś sposób wyróżnia się na tle innych projektów i to one dały mi tą wiarę i bardzo im za to dziękuję. A to naprawdę uskrzydla, bo tak jak mówię, takie standardowe rzeczy w naszej pracy, to jest na przykład pisanie prac naukowych, mamy cały system takich różnych motywatorski, można powiedzieć, do tego, aby to robić, natomiast tego typu działania czasami gdzieś tam mogą, powiedzmy, umknąć naszym zwierzchnikom, a to rzuca na nie nowe światło. Oczywiście dobre światło. Panie profesorze, kilka razy wspomniał Pan podczas tej rozmowy o profilu gleboznawczym. Większość osób to teraz kojarzy profile na Facebooku czy profile na Instagramie. Co może przeciętnemu człowiekowi, już nie mówiąc o naukowcach, dać właśnie zapoznanie się z takim profilem? Nie tym na Instagramie i na Facebooku, tylko tym gleboznawczym. Profil glebowy to jest takie portfolio gleby. Znaczy w sensie jak już się stoi przed tym profilem glebowym, to widać tam całą masę informacji, ta gleba aż krzyczy do nas. Chce nam powiedzieć, co się z nią w przeszłości stało, jak ona powstała, jak my jako ludzie na nie wpływaliśmy. I tak naprawdę przeciętny taki odbiorca, który nie ma za bardzo nawet takiego przeszkolenia, powiedzmy, przyrodniczego, jest w stanie już po nawet kilku podstawowych informacjach, jest w stanie bardzo dużo z tej gleby odczytać. Mówię tutaj o, nie wiem,
Znaczy, rolnicy i leśnicy na przykład to jest taka grupa zawodowa, która często z tego korzysta, ale jak ja chodzę przed dzieciakami ze szkoły, ze szkół średnich, podstawowych, to się okazuje, że one mają bardzo dużą intuicję w odczytywaniu tego, co w tej glebie jest zapisane. Bardzo łatwo można ich nauczyć, że to, co jest takie ciemne, ciemnoszare, to jest próchnica glebowa i czym więcej jest w tym próchnicy, to tak ogólnie rzecz biorąc, tym lepiej jest dla tej gleby, dla tego środowiska, tym bardziej efektywna, produktywna i ekologicznie sprawna jest taka gleba. Bardzo łatwo jest ludziom wytłumaczyć, że jak się pojawia jakaś brązowa, pomarańczowa barwa w takiej glebie, to jest to związane na przykład z akumulacją związków żelaza, bo każdy z nas żelazo jednak z czymś takim rdzawym kojarzy, nawet jeżeli to nie jest pozytywne, bo pojawia się na przykład gdzieś tam na karoserii naszego samochodu. Ale łatwo, jeżeli chodzi o gleby, to wydaje mi się, że jak już ktoś stanie przed takim profilem glebowym i znajdzie jakiegoś nauczyciela, który na początku mu kilka rzeczy powie, na co ma zwracać uwagę, to bardzo szybko się tego uczy. I to jest też bardzo, bardzo takie fajne, bo nawet z takimi dziećmi, które są, nie wiem, w pierwszej do trzeciej klasy podstawówki, widzimy, że łatwo jest zainteresować tym tematem i dużo są w stanie po takich jednych zajęciach terenowych albo nawet laboratoryjnych wynieść. To jest taka bardzo podatna grupa, ta 1-3 właśnie. Jest bardzo podatna i oni jeszcze nie kojarzą akurat gleb właśnie z czymś takim, chyba jednak pejoratywnym, czyli tylko taki, że to nie jest tylko taki warsztat rolnika, że on musi tam tylko wrzucić ileś nawozów, żeby jak najwięcej z tego wyprodukować. Znaczy ja nie mówię, że to, sama ta działalność jest pejoratywna, ale u nas tak w pewnym momencie jednak, czy to rolnicy, czy praca na wsi gdzieś zaczęła się kojarzyć z czymś takim, od czego chcielibyśmy uciec. Tak ogólnie. W tej chwili może to się nawet zmienia na plus dla obszarów rolniczych i teraz zaczynamy uciekać z miast z kolei. Zresztą to jest szansa właśnie dla nas, dla gleboznawców. Ale naprawdę jestem w stanie każdego nauczyć wiele o glebach w ciągu jednej takiej sesji, jedno, półtorej godzinnej w terenie i taka osoba potem zacznie zwracać uwagę na dużo rzeczy. Na przykład, no nie wiem, łatwo jest rozróżnić piasek od gliny. Piasek jest łatwo przepuszczalny, łatwo to można powiązać od razu z tym, że jak jest łatwo przepuszczalny dla wody opadowej, to szybko taka gleba staje się sucha. Jak się staje sucha, no to na przykład już dla rolnika ona będzie mniej atrakcyjna, natomiast dla leśnika, który sadzi drzewa, które mają systemy korzeniowe, które sięgają do kilkunastu metrów głębokości, a więc mogą korzystać z wody gruntowej, która jest na dużej głębokości, już dla leśnika taka gleba piaszczysta będzie bardzo przydatna. Dla rolnika właśnie nie, rolnik będzie bardziej szukał gleby gliniastej. I takich zależności można się nauczyć naprawdę bardzo, bardzo szybko. Tego trochę brakuje w naszych podręcznikach, tam są takie suche dane. Mamy na przykład taką glebę, taką glebę, taką glebę, jest powiedziane, tutaj mamy pola użytkowane rolniczo, tutaj mamy las, ale nie jest to zależność wyjaśniona. A jak się poda zależność, to człowiek już zapamiętuje to na całe życie. Związki przyczynowo-skutkowe, to jest to, o czym powinniśmy uczyć tak naprawdę. A te związki przyczynowo-skutkowe to głównie z historią nam się kojarzą. Jeszcze z czasów szkolnych. A tu proszę. Tak, ale przecież każde miejsce na Ziemi ma swoją historię i niezależnie, czy ona dotyczy bezpośrednio człowieka, jego działalności, jego życia, czy dotyczy ekosystemu, zwierząt, czy nawet po prostu tej części nieożywionej tego środowiska, ona też ma swoją historię. Ja chodzę nawet z moimi dziećmi po lesie, no to im tłumaczę, dlaczego tu mamy zagłębienie, dlaczego tutaj mamy pagórek i tak dalej, bo to też powstało w wyniku jakiejś historii, jakichś procesów, coś tu się wydarzyło, coś tu na przykład, nie wiem, 17 tysięcy był lądolód i w jednym miejscu wyżłobił jakieś zagłębienia, a w innym zostawił górkę. I to też są rzeczy, którymi można ludzi naprawdę mocno zainteresować. Panie profesorze, będziemy mówić o wyprawach polarnych, takich ma pan na koncie 3 i o innych wyjazdach. Współpracuje pan z dydaktykami z całego świata. Chciałam zapytać, jaką rolę w tym wszystkim odegrał program Erasmus+, bo przygoda z nim w pana przypadku zaczęła się w roku 2008. No tak, jakby nie patrzeć, to już jest 14 lat, a 2008 rok to był mniej więcej moment, kiedy ja byłem po, można powiedzieć, sfiniszowaniu mojej pracy doktorskiej. I to był bardzo ważny moment, bo z jednej strony zamknąłem pierwszy etap jakiś zdobywania właśnie tego ważnego elementu takiego naukowego, czyli doktoratu, gdzie do tego momentu praktycznie byłem skupiony głównie na własnych badaniach, na pracy w obrębie środowiska, które dobrze już znałem, a Erasmus otworzył mnie na zupełnie nowe aspekty i zupełnie nowych ludzi.
I dla mnie osobiście Erasmus Plus był bardzo, bardzo kluczowy, jak mi jeden z najważniejszych w ogóle elementów, jakie w moim procesie dydaktycznym, to się potem też przełożyło na proces naukowy, miał miejsce. Pierwszy mój kontakt, ten 2008 rok, to tutaj zostałem zaangażowany w taki projekt międzynarodowy, gdzie mogłem w takim dłuższym okresie, bo to było aż ponad tydzień, spędzić go ze studentami z innych krajów, ale z takich krajów, które dla mnie były w ogóle strasznie egzotyczne. Wtedy na tamtym etapie, na przykład w tej grupie byli studenci, tam byli studenci z Anglii, byli studenci z Rumunii, byli studenci ze Słowenii, byli też z Turcji. Ja w ogóle wtedy Turcję to kojarzyłem jako kraj. No, dosyć ciężko jest mi o tym w tej chwili powiedzieć, bo będąc już praktycznie z doktoratem, z geografii, powinienem mieć taką wiedzę, ale jednak gdzieś te stereotypy tak strasznie siedzą w naszych głowach, że miałem zupełnie inny obraz tych ludzi. A oni raptem pojawili się na tych warsztatach i całkowicie odmienili moje myślenie. Zacząłem, jak pomimo tych pewnych różnic kulturowych, które są między nami, jak bardzo oni są do nas z jednej strony podobni, a z drugiej strony, jak te ich inne doświadczenia, takie dydaktyczne, takie, które ze szkół wynieśli, mogą spowodować, że pracując razem z nimi, tworzymy zupełnie nową jakość. I to dotyczy tak naprawdę wszystkich chyba możliwych branży, jakie są na świecie. Jak zaczynamy współpracować z ludźmi, którzy mają do czegoś inne podejście, to zamiast mówić, nie, nie masz racji, można pomyśleć, okej, okay, dobra, ty myślisz tak, ja myślę tak, pomyślmy, dlaczego ty tak myślisz, dlaczego ja tak myślę i co z tego wynika. I często możemy stworzyć coś zupełnie, zupełnie nowego. I ten właśnie pierwszy wyjazd Erasmusowy spowodował, że ja to zrozumiałem, poczułem i już od tego roku nie odpuściłem ani na moment. To znaczy, już nie było roku, żeby nie uczestniczyć w jakimś tego typu projekcie. Dzięki temu właśnie powstały między innymi te wszystkie narzędzia dydaktyczne, o których teraz mówimy, bo pomysł może być nasz, ale dopiero jak stworzymy taki zespół ludzi z różnych krajów, to się okazuje, że jesteśmy w stanie stworzyć coś zupełnie nowego, coś, czego sami byśmy nie wymyślili. Poza tym tak myślę sobie, że właśnie pod tym względem naukowym o tyle też jest to ciekawe, że w każdym kraju nacisk kładzony jest pewnie na trochę inne rzeczy, ma się właśnie dostęp do innych narzędzi, do innego zaplecza i później, kiedy następuje wymiana tych doświadczeń, to jest inspirujące dla każdej strony. Zdecydowanie. To jest ten klasyczny przykład, gdzie jak się jeden doda jeden, to nie da dwa, tylko dużo więcej. Czyli ten zysk taki mentalny, naukowy, dydaktyczny jest zdecydowanie dla wszystkich stron dużo większy, niż gdyby pracowały osobno. No zresztą z tego względu właśnie tak ważne w pracy naukowej jest uczestniczenie w różnych konferencjach, w różnych właśnie takich projektach międzynarodowych, ale jeżeli chodzi o pracę ze studentami, a Erasmus właśnie na tym jest skupiony w tej naszej pracy, mamy jeszcze większy zysk, dlatego że studenci są jeszcze na takim etapie, że nie są mocno jakoś, nie chcę użyć słowa zmanierowani, ale nie są, są jeszcze, mają na tyle świeże podejście, że nie boją się o tym mówić. Czyli przychodzą do takiej grupy międzynarodowej z tymi swoimi pomysłami, z tym swoim otwarciem, takim bez tego strachu, że ktoś ich na przykład skrytykuje, że myśli inaczej. I dzięki temu ta wymiana jest jeszcze bardziej intensywna, bo w świecie naukowym, tak jak już jesteśmy na wyższych gdzieś tam stopniach, że tak powiem, zaangażowania, no to niestety tak nie działa. Już bardziej uważamy na to, co chcemy powiedzieć, czy komuś się nie narazimy. Wiemy też, jak wyglądają systemy w tych innych krajach. Natomiast studenci są jeszcze bardzo otwarci. I dlatego to jest no, mega inspirujące. Podkreśla Pan, że właśnie ten wyjazd, ten w 2008 roku w ramach programu Erasmus+, otworzył w ogóle oczy i był takim przełomem, i to wtedy pojawiła się myśl, żeby też poszukać może innych możliwości rozwoju swojej specjalności geograficznej. Mam tutaj na myśli też pewien projekt, który powstał z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. To też było w kolejnych latach. Tak, ponieważ ten pierwszy projekt, o którym mówiłem, on nie był bezpośrednio związany z gleboznawstwem, ale on zainspirował nas, mówię teraz właśnie również o moim tutaj takim, można powiedzieć, głównym, chyba takim guru od spraw właśnie Erasmusa, wymiany międzynarodowej, właśnie panu Przemysławie Harzyńskim.
We dwóch usiedliśmy, zaczęliśmy myśleć, czego brakuje, jeżeli chodzi o gleboznawstwo i co moglibyśmy zrobić. I stworzyliśmy właśnie taki projekt takich warsztatów międzynarodowych, intensywnych kursów letnich dla studentów z kilku różnych krajów. No i dzięki wsparciu FRSE udało się te kursy zrealizować. Dopiero właśnie ucząc tych studentów zauważyliśmy, w tych już grupach międzynarodowych, zauważyliśmy, jakich narzędzi brakuje i dopiero wtedy zaczynaliśmy rozwijać najpierw samą myśl, samą ideę, a potem wdrażać ją w formie kolejnych projektów, czyli tworzenia tych narzędzi. Czyli to był taki proces, no on właśnie, no to już jest 14 lat, jak on się rozwijał, od samego najpierw zainspirowania się działaniami międzynarodowymi. Potem drugi etap to były pierwsze prace, ale w formie takich warsztatów międzynarodowych, a więc sprawdzanie, gdzie są główne braki, czego jeszcze nie ma na tym rynku dydaktycznym. Potem tworzenie podstawowych narzędzi jeszcze w formie takiej bardziej tradycyjnej, ale już totalnie open source'owej, czyli dostępnej dla wszystkich, to jest też bardzo ważne. I fajnie, że takie agencje jak FRSE na to zwracają uwagę, że wszystkie efekty naszych projektów, one muszą być totalnie otwarte dla wszystkich. To nie jest tak, że ja mogę gdzieś to zamknąć na kłódkę w swoim biurku i powiedzieć nie, my to zrobiliśmy, to jest nasze. Nie, to jest wszystkich. Społeczeństwo za to zapłaciło, społeczeństwo może z tego korzystać i korzysta zresztą i to jest bardzo, bardzo dobre. Także najpierw te tradycyjne, ale open source'owe takie narzędzia, a potem coraz bardziej interaktywne. Także to jest ciąg właśnie też taki bardzo logiczny, przyczynowo-skutkowy znowu, do tego wracamy, który przez te lata ewoluował. I w tej pana działalności naukowej, też związanej z tymi działaniami międzynarodowymi, widać taką ogromną konsekwencję. I konsekwencję widać też w wyprawach polarnych na Spitsbergen rok po roku od 2007. Jak pan tam się w ogóle znalazł i co pana zafascynowało na tyle, że postanowił pan wrócić to dwa razy? No, to akurat jest taki, Spitsbergen to jest taka mekka geografów polskich. To jest, mamy kilka stacji polarnych, jeżeli chodzi właśnie o Spitsbergen, czy też Svalbard, bo Svalbard to jest nazwa powiedzmy całego archipelagu, natomiast Spitsbergen to jest ta główna wyspa. Także tutaj czasami zamiennie możemy używać tych słów, ale faktycznie większość geografów, tych geografów fizycznych chce pojechać na Spitsbergen. Ja też już będąc na studiach, zawsze jak oglądałem jakieś relacje z tego Spitsbergenu, to myślałem, wow, jak byłoby fajnie pojechać to zobaczyć to środowisko, takie zupełnie inne, takie jeszcze bardzo mało dotknięte właśnie ręką człowieka. No i jak się pojawiła taka okazja, to moja pani profesor, która wtedy była moją szefową, po prostu zawołała mnie i powiedziała, Marcin, jest taka szansa, żeby właśnie z naukowcami z innego zupełnie ośrodka, jako taki powiedzmy naukowy najemnik trochę, pojechać i uczestniczyć, ale to już wtedy od razu wiedziałem, że to będzie 3 lata pod rząd. Czyli decyzję musiałem podjąć o tych 3 wyjazdach tak naprawdę już przed tym pierwszym wyjazdem. No i że to będzie trwało właśnie te 3 pełne sezony letnie, czy to nie będzie dla mnie za duże obciążenie i tak dalej. Ona powiedziała, no to masz czas do zastanowienia się powiedzmy tam kilka dni. A ja jeszcze zanim wyszedłem wtedy z tej rozmowy, już jej dałem już odpowiedź. Już pan wiedział. Już wiedziałem, że muszę tam pojechać, że to jest taka szansa, której nie można przegapić i to była dobra decyzja, chociaż muszę przyznać, że to były jedne z cięższych, z jednych cięższych okresów w moim życiu i takim naukowym i osobistym właśnie przez to, że tam tyle czasu spędziłem. A jaki cel miały te wyprawy? Głównym celem było sprawdzenie, jaka jest reakcja gleb, bo na Spitsbergenie, mimo że to już jest takie środowisko właśnie polarne, również są gleby, które jak najbardziej w tym okresie letnim żyją i zachodzą tam procesy takie, które no, doprowadzają do obiegu materii i energii. I naszym zadaniem było sprawdzenie, jak te ekosystemy reagują na ocieplanie się atmosfery, to znaczy na zmiany klimatyczne. Dlatego musiało trwać przez 3 lata, bo to był monitoring tak naprawdę wydzielania się ilości dwutlenku węgla z tych gleb. No i mam nadzieję, że za jakiś czas, w tej chwili to pewnie z 10 lat by wystarczyło, że ktoś powtórzy takie badania, aby sprawdzić, na ile właśnie ten proces wydzielania dwutlenku węgla z tych gleb się zmienił. To jest o tyle istotne, że wiemy, że dwutlenek węgla jest jednym z głównych gazów cieplarnianych. On jest też jednym z głównych takich
można powiedzieć, efektów, procesów właśnie, które zachodzą w glebach. On się wydziela po prostu z gleb w wyniku tak zwanego oddychania glebowego. I wiemy też, że w wyniku ogrzewania się atmosfery i temperatur właśnie na Ziemi, te procesy glebowe będą coraz bardziej intensywne i będą prowadziły do coraz większego wydzielania się dwutlenku węgla z gleb. Co z kolei może spowodować jeszcze większe ogrzewanie się, szybsze ogrzewanie się atmosfery, a więc możemy mieć takie sprzężenie zwrotne dodatnie, które no dla nas jako dla ludzi, dla cywilizacji może być niebezpieczne. Ktoś mógłby się zapytać, no dobra, ale po co my pojechaliśmy na Spitsbergen, żeby to badać? Przecież moglibyśmy to badać w glebach, które są tutaj u nas. Oczywiście badamy to w glebach, które są tutaj u nas, ale dlaczego akurat te środowiska wysokich szerokości geograficznych są takie szalenie istotne? Dlatego, że tam mamy skumulowanych większość materii organicznej, z której właśnie ten dwutlenek węgla się wydziela, na świecie. To może się wydawać takie dziwne, że jak to w takich chłodnych obszarach. Zdecydowanie właśnie jest to związane z tymi niskimi temperaturami, czyli jak tam na powierzchnię gleby dostają się jakieś resztki organiczne, to one są bardzo wolno rozkładane, a więc kumulują się na powierzchni tej gleby. I te gleby właśnie takich chłodnych klimatów mają bardzo dużo materii organicznej. A jak my zaczniemy ogrzewać atmosferę, to ta materia organiczna zacznie się rozkładać i dwutlenek węgla będzie się wydobywał, ulatniał do atmosfery. Dlatego to jest takie istotne, aby to monitorować. No i taki 3-letni monitoring właśnie tam prowadziliśmy. Czyli ten wyjazd był szalenie ważny, nie tylko jeżeli chodzi o spełnienie tych marzeń geografa, który znajduje się w końcu na tym Spitsbergenie, nie tylko dlatego, że wtedy dużo działo się w pana życiu i to też może była jakaś odskocznia, ale przede wszystkim bardzo ważny temat pod względem naukowym. Tak, tak, tak. To był podwójna motywacja. Raz, żeby zobaczyć to środowisko, starać się je poznać, a w takich polarnych klimatach to jest o tyle fajne, że tam wszystko widać gołym okiem. To znaczy, to są takie proste środowiska, bardzo surowe. I tam nie ma nic, co by nas rozpraszało w obserwacjach. Mówię teraz nie tylko o glebach, ale ogólnie o całym ekosystemie takich właśnie arktycznych, polarnych obszarów. U nas to wszystko jest zaburzone przede wszystkim tym, że mamy ciągłe interakcje z innymi ludźmi. Jesteśmy rozpraszani, nie wiem, tysiącem jakichś bodźców takich zewnętrznych związanych, nie wiem jak to u pani wygląda, ale ja w pracy mam kilkadziesiąt maili dziennie. Nawet teraz jakiś telefon dzwonił, te telefony dzwonią praktycznie kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie. Te interakcje na powodują, że ciężko się skupić na obserwacji samej w sobie. Trzeba włączyć po prostu to wszystko. A nawet no, nie da się, bo i tak ciągle z tymi ludźmi się tutaj spotykamy. Tam człowiek raptem jest w odosobnieniu i może się na tym bardzo mocno skupić. A druga rzecz jest taka, że w tym środowisku wszystko łatwo widać, bo ono jest prymitywne, ono jest proste. Nie ma, nie wiem, tak, dla takiego zwykłego człowieka, żeby to zrozumieć, nawet nie ma takich drzew, które by nam cokolwiek zasłaniały. Wszystko widać na duże odległości. I to jest niesamowite. To nam daje zupełnie inne bodźce, docierają do nas w takich miejscach. Panie profesorze, już tak zmierzając do końca, chciałam zapytać o to, o czym już pan trochę mówił, ale jeszcze podkreślmy, żeby to mocno wybrzmiało. Dlaczego międzynarodowe projekty edukacyjne są ważne dla rozwoju nie tylko naukowców, ale całego społeczeństwa? I jak właśnie zachęcić ludzi związanych z edukacją, którzy jeszcze nie biorą udziału w takich projektach, żeby spróbowali, żeby się nie bali? Nie da się zrozumieć, wydaje mi się, żadnego z procesów, i to nie chodzi tylko o takie procesy środowiskowe, ale potrafię sobie to wyobrazić też w innych dziedzinach nauki, jeżeli nie wymieniamy swoich doświadczeń, swoich informacji z osobami, które na to samo patrzą w inny sposób. I jeżeli robimy to tylko w naszym gronie, no to w pewnym momencie cała dyskusja nam się zamyka, bo mamy takie same doświadczenie. Nie potrafimy na to spojrzeć z innej perspektywy. W momencie, kiedy zaczynamy współpracować z ludźmi z innych ośrodków, ale z tego samego kraju, już rozszerzamy ten nasz horyzont. Natomiast jak zaczynamy współpracować z ludźmi z innych krajów, no to już nie tylko rozszerzamy ten horyzont, ale zaczynamy gdzieś tam patrzeć, nie wiem, spod tego horyzontu na to wszystko. I nie wyobrażam sobie w ogóle w tej chwili pracy ani naukowej, ani dydaktycznej bez tych doświadczeń. Wydaje mi się, że część osób po prostu gdzieś tam ma jeszcze jakieś bariery. My w ogóle Polacy mamy taki problem, to nie tyczy tylko Polaków, to jest w wielu krajach, być może właśnie tej Europy Wschodniej takiej albo centralnej,
która później trochę dołączyła do tej wspólnoty europejskiej, że często się wstydzimy tego, że nie wiem, nie posługujemy się na przykład perfekt językiem obcym jakimś. I to już powoduje jakąś barierę, a może nie do końca, może ja nie jestem wystarczająco dobry. To jest nieprawda. Naprawdę na poziomie jakimś takim podstawowym, komunikatywnym wystarczą nam te umiejętności językowe, aby móc pierwsze szlify gdzieś tam międzynarodowe zdobyć, a to już nas na tyle zainspiruje i na tyle zmotywuje do dalszej pracy, że to już samo zacznie się rozwijać łącznie też z tymi kompetencjami językowymi, które będziemy w trakcie takich właśnie aktywności sobie doskonalić. Ja szczerze mówiąc wiem, że te wszystkie projekty wywarły wpływ nie tylko dydaktyczny, nie tylko naukowy, bardzo silny też osobisty. Te doświadczenia się w tej chwili gdzieś tam przekładają na takie nawet moje osobiste relacje z różnymi ludźmi, na rozmowy, które prowadzę w obrębie tutaj swojej, nie wiem, rodziny, znajomych i tak dalej. I to jest najlepsze, co w tej chwili nam się mogło w ogóle przydarzyć. Nie tylko naukowcom, nie tylko dydaktykom, ale wszystkim osobom, które mogą korzystać ze sposobności podróżowania do innych krajów i poznawania ludzi właśnie z innych kręgów takich kulturowych. Nasza rozmowa odbywa się w ramach cyklu Kto nas inspiruje? Kto pana zainspirował geografią, geologią, gleboznawstwem? Była taka osoba, czy to po prostu przyszło samo w czasie pana edukacji? To był cały zestaw osób. Po kolei, począwszy od gdzieś tam takie środowiskowe rzeczy, samą chęć do przebywania gdzieś tam na nie wiem, powiedzmy na świeżym powietrzu i wykonywania różnych takich aktywności fizycznych, to chyba już harcerstwo we mnie zaszczepiło. To był pierwszy taki element. Chociaż właśnie moi rodzice nigdy nie robili takich rzeczy, ale gdzieś tam w pewnym momencie tata zaciągnął mnie do jakiejś drużyny harcerskiej, powiedział, to będzie fajna dla ciebie przygoda i tak się właśnie stało. To była pierwsza taka przygoda. Potem nauczyciele geografii, głównie moja nauczycielka ze szkoły średniej, pani Jadwiga Szczuka, którą nie wiem, może jak kiedyś będzie mogła zobaczyć taki wywiad, to strasznie bardzo mocno ją tutaj pozdrawiam. Myślę, że tak, że ta inspiracja od niej bardzo mocna przyszła, jeżeli chodzi o te elementy związane z geografią. I jak teraz czasami robimy jakieś takie sondaże wśród naszych studentów, co ich motywowało do wyboru konkretnych kierunków studiów, to ten motyw nauczyciela bardzo często się przewija. My chyba trochę nie doceniamy roli nauczycieli w naszym życiu ogólnie i wydaje mi się, że właśnie status tego zawodu powinien być zdecydowanie wyższy, bardziej doceniony. Począwszy od przedszkola, skończywszy właśnie na edukacji gdzieś tam szkolnej. A potem na studiach, to jeżeli chodzi o gleboznawstwo, to konkretnie była to pani profesor Renata Bednarek. Czyli też, no ja mam w głowie konkretne osoby, myślę, że każdy z nas, gdyby sobie usiadł i sobie zastanowił się, kto go do czego tam inspirował, nie chodzi tu przecież tylko o takie aspekty pracy naukowej, bo to może być tysiąc innych rzeczy, wszystkie rzeczy praktycznie, którymi w życiu się zajmujemy, to gdzieś tam ktoś nas inspiruje. No przecież jesteśmy gatunkiem, który jest ewidentnie nastawiony na uczenie się od innych. Żeby od siebie czerpać. Na powtarzanie czynności, które obserwujemy u innych. Jeżeli spotkamy kogoś, kto widzimy, że żyje czymś, czy że po prostu jest to jego pasja, jego radość życia, to nam się tak mocno udziela, że też próbujemy to robić. Także to jest bardzo ważne, żeby trafić po prostu na takie osoby. A kto pana inspiruje dzisiaj, w tym momencie? W tym momencie to już tak mocno się, że tak powiem, rozeszło, że nie chciałbym nawet personalnie wskazywać żadnych konkretnie osób, ale to są sieci wzajemnych inspiracji, chociażby właśnie z tym konsorcjum międzynarodowym, które stworzyliśmy w ramach naszych projektów. To są osoby, które w różnych aspektach bardzo, bardzo mocno mnie inspirują do różnych działań. W tej chwili mnie już zaczynają inspirować na przykład moje dzieci, które przez Spodziewałam to się albo, takiej odpowiedzi. Albo właśnie tacy studenci, którzy jak się trafi na taką osobę, która widać, że jest zainteresowana, że chce coś więcej poznać i jak ona jeszcze zadaje pytania, ona trafia na pytania, na które ja nie znam odpowiedzi. Bo gdzieś tam zauważy coś, co mi się wydaje oczywiste, ale jak ona mi zada to pytanie, to ja potem, kurczę, nie wiem.
Zastanawiam się, nie wiem dlaczego tak jest, ale odpowiem ci na to. Daj mi czas, znajdę odpowiedź na to pytanie i ci jej udzielę. I w tej chwili właśnie ta inspiracja już zaczyna iść od dołu. I to jest chyba właściwy moment, żeby tak było. Także tak to właśnie wygląda. Bo też człowiek przecież powinien uczyć się całe życie, a jeżeli można wykorzystać do tego program Erasmus Plus i pokrewne, to tylko warto z tego skorzystać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Marcin Świtoniak był naszym gościem. Dziękujemy za inspirację. No i życzymy, żeby pan był inspiracją. Dla innych na pewno tak jest. Bardzo, bardzo dziękuję. I to są najszczęśliwsze momenty w życiu takim zawodowym, kiedy właśnie czasami spotykam jakieś osoby, które gdzieś tam też, powiedzmy, gdzieś tam pod moimi skrzydłami w jakimś momencie były i zaczynają właśnie wspominać o tym, że coś ich zainteresowało z tego, czego się mogli od nas czy ode mnie nauczyć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję za to, że zostało to docenione i bardzo zachęcam wszystkich do tego, którzy jeszcze nie spróbowali właśnie tego typu działalności, aby próbowali wdrożyć to w swój gdzieś tam harmonogram działań. Zdecydowanie warto. Dziękuję profesor Marcin Świtoniak z tą iskierką w oku, nieustającą, by poszukiwać i odkrywać nowych rzeczy. Dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia.